Hej, dzisiaj przychodzę do Was z tagiem, co by było gdyby. Otagowana zostałam przez Agi z kanału Mystery Girl. Koniecznie Wam podlinkuję kanał Agi, bo jest naprawdę, naprawdę fajnie i wesoło tam czasami. Także dobra, przechodzę do pytań. Powiem Wam, że pytania czytałam, ale nie przygotowywałam sobie odpowiedzi. Przypuszczam, że będą one troszeczkę inne niż pytania większości dziewczyn, bo... A zresztą, zobaczycie czemu. Tutaj tylko sobie siedzę ze swoim laptopem. Nie wiem, czemu nie z telefonem w sumie, tylko z laptopem. Aha, bo myślałam, że będę nagrywała telefonem, ale jednak nagrywam aparatem. No ale mniejsza z tym. Dobra, szukam pytań, przechodzę do pytań. I lecimy. Pytanie numer 1. Musisz pozbyć się wszystkich swoich podkładów i możesz zatrzymać tylko jeden z wyższej półki i jeden z drogeryjnych. Które to będą? Moje drogie, tutaj nie będzie dla mnie ciężki wybór, bo ja podkładów używam bardzo, bardzo sporadycznie. Obecnie co mam w kolekcji to jedynie krem CC ze Slika i zatrzymałabym ten, a nie obeszłabym się z pewnością bez podkładów sypkich mineralnych z Bare Minerals. To są dla mnie podkłady numer 1, zawsze o tym mówię, mimo że rzadko kiedy ich używam, to nie wyobrażam sobie, żeby nie było ich w mojej kosmetyczce. Mam jedno opakowanie już, powiedziałabym, że jestem... w mniejszej połowie mi zostało, a drugie opakowanie mam nowisieńkie, także... Mam zapas, te podkłady można używać bodajże przez 2 lata, także starczy mi ich, a starczy, a kupiłam je w dobrej cenie, dlatego mam ten zapasik. Dobra, pytanie numer 2. Czyli z tańszego na pewno zasoby ten silk, który mam, bo innego po prostu nie mam. No i właśnie Bare Minerals podkład sypki. Pytanie numer 2. Idziesz na rozmowę o pracy i pani przeprowadzająca rozmowę ma szminkę na zębach. Mówisz jej o tym, czy unikasz tematu? Głupie pytanie. Głupie pytanie, bo o ile osobie, którą, którą znam, z którą dajmy na to pracuję, powiedziałabym od razu i tego samego oczekiwałabym ja, ale pani, która mnie przesłuchuje, z którą mam interwiu o pracę, no jak ja jej to powiem, masz szminkę na zębach, kobieto? I ci ogarnij, dopiero ze mną rozmawiaj, to będzie troszeczkę takie, jak ja bym była wyższa, znaczy stawiała się na wyższej pozycji. Przypuszczam, że ona... mogła czuć by się skrępowana i przez to też, żeby mnie więcej już nie widzieć, nie dałaby mi pracy? Nie wiem. Myślę, żeby nie powiedziała. Albo może na do widzenia, jakbyśmy... Zależy też, jaka byłaby atmosfera. Ale kurde, chyba raczej bym nie powiedziała. Może na koniec, jak podajesz sobie dłoń i jeżeli taka atmosfera byłaby w miarę taka luźna, jak to tutaj przynajmniej w Anglii jest, to może bym wtedy powiedziała, by the way, masz na zębach szminkę. Ale nie wiem, czy bym tak zrobiła. Przypuszczam, żebym się nie odważyła. A wiem, że ja na jej miejscu, jakbym później patrzyła w lustro, to sobie pomyślała, ja pierdzielę. Ma pipa była, cały czas patrzyła na moje zęby i mi nic nie powiedziała, także... No ale raczej bym nie powiedziała. Ja bym sama nie chciała, żeby mi ktoś tak powiedział, jeżeli bym kogoś o pracę pytała. Znaczy, może i bym chciała. Kurde, nie wiem jak odpowiedzieć, ale nie, nie powiedziałabym. Zostawiam, że ja bym nie powiedziała. Pytanie numer 3. Masz zły humor, czujesz się nieswojo i chcesz sobie poprawić humor. Jaką pomadkę nałożysz, żeby poczuć się piękniejszą? Bardzo mi przykro, ale ja pomadki nie nałożę żadnej, żeby poczuć się piękniejszą. Nałożę za to lakier do paznokci i na paznokcie i nałożę, przypuszczam, kolor czerwony lub nałożę kolor jakiś tam biały lub jasny i zrobię sobie prawdopodobnie stemple. To mnie najbardziej stresowuje, to mi poprawia humor. Uwielbiam malować paznokcie, czego akurat znowu nie widać. Uwielbiam malować paznokcie, uwielbiam bawić się nimi, uwielbiam robić stemple, uwielbiam robić naklejki. Niestety nie jestem za bardzo dobra z freehand wzorkami, ale inaczej uwielbiam malować paznokcie, czyli w złym humorze nie nakładam szminki, ale maluję paznokcie i prawdopodobnie byłaby to czerwień. Pytanie numer 4. Cofasz się na jeden dzień do swoich lat nastoletnich. Co zmieniłabyś w swoim makijażu i fryzurze? Nic. Nie zmieniłabym nic, bo tak jak i teraz, tak i wtedy mało się malowałam. Przypuszczam, że wtedy malowałam się więcej. Wtedy używałam podkładów cały czas, bo miałam dosyć tam, dosyć dużo problemów z cerą. Używałam podkładów, tak bym nie zmieniła, ale cofnęłabym się o jakieś, nie wiem, lat 4, kiedy nie robiłam sobie brwi. I tu bym się cofnęła, bo jak popatrzę na niektóre swoje zdjęcia na Facebooku, jak nie mam brwi, znaczy mam te brwi, ale one są takie liche, jak ich nie miałam podkreślonych, albo jak, no nie wiem, jak mi szybko henna zeszła, bo już Wam mówiłam, że henna mi z brwi schodzi w przeciągu 2 dni, to tak, to bym się cofnęła o jakieś 5 lat i podkreślała bardziej brwi. Pytanie numer 5. Prosisz fryzjera o obcięcie włosów do ramion a la Pixie Lott, ale fryzjer źle Cię zrozumiał i obciął Ci włosy na chłopaka. Pixie Cut, co robisz? Pixie Lott, to chyba są długie włosy. Z tego co sprawdzałam, pamiętam jak Agi robiła tego linka.
Chyba, nie wiem. Albo chyba jest też taka modelka jakaś Wixi. No mniejsza z tym, nie wiem co to jest za fryzura, ale jeśli obciąłbym je na chłopaka, no co bym zrobiła? Sorry. Byłam raz obcięta na chłopaka i wyglądało to świetnie, ale to wyglądało tylko i wyłącznie świetnie, jak mój fryzjer wtedy Marek mnie wystylizował. Bo później jak poszłam do domu z moimi kręconymi włosami, to była po prostu tragedia. Musiałam, nie dość, że musiałam je mieć codziennie, a moje włosy absolutnie tego nie wymagają, to musiałam je mieć codziennie, żeby codziennie nakładać jakieś na nie gumy, żeby nakładać codziennie na nie jakieś żele stylizujące i takie inne pierdoły. Przypuszczam, że w tym momencie na dzień dzisiejszy bym się popłakała. Chociaż zastanawiam się też nad obcięciem się, nad skoleniem głowy na łyso, żeby dać moje włosy gdzieś tam do jakiejś organizacji charytatywnej. Także w tym wypadku, gdybym zrobiła to sama, nie płakałabym i nie byłabym wściekła, ale jeżeli zrobiłby mi to fryzjer, a zwłaszcza przed ślubem, który mnie czeka za 2 miesiące, to przypuszczam, żebym się rozpłakała, wkurwiła i jeszcze spaliła ten salon. Także tak, to moja odpowiedź. O Jezu, a tu były odpowiedzi ABC! Za szybko czytam. Uśmiecha się, dziękujesz, a po wyjściu dzwonisz, że mamy rozhisteryzowana, to na pewno bym zrobiła A. Wybuchasz płaczem i sytuacja robi się niezręczna, to też bym zrobiła. C, skarżysz się menadżerowi, ja nie jestem skarżbyta, nie szłabym do menadżera, powiedziałabym do pracownika. Albo tutaj mi doklejasz włosy, albo spalę ci zakład, także tyle. Pytanie numer 6. Twój przyjaciel, przyjaciółka robi ci niespodziankę i zaprasza na 4-dniowy wyjazd za miasto. Masz 1 godzinę, żeby się spakować. Którą paletę do wszystkiego spakujesz do kosmetyczki? Nie spakuję żadnej palety do wszystkiego. Pokazywałam wam ostatnio, co brałam do Grecji na wakacje. Nie brałabym palety, bo zabrałoby mi miejsca mniej tusz do rzęs i zabrałoby mi miejsca mniej cień do brwi, jak i żel do brwi. Zabrałabym tylko to, no i oczywiście jakiś balsam do ust. Ale te 4 rzeczy zabrałyby mniej miejsca niż paleta, także I'm sorted. Dalej, numer 7. Okradziono twój dom, nie martw się, wszyscy są bezpieczni, ale wymywacz sprądrował twoją toaletkę. O który produkt martwisz się najbardziej i masz nadzieję, że nie został skradziony? Wiecie co, ja chyba nie mam takiego produktu. Nie mam jakichś tam bardzo drogich rzeczy. Jedyne, czego by mi brakowało, o co miałabym nadzieję, że mi nie zginie, to moje perfumy z Prady, które dostałam w prezencie od mojego Radka i bardzo, bardzo je lubię, zwłaszcza teraz w tej pogodzie, na tą pogodę. I martwiłabym się też, przypuszczam, głupota, ale martwiłabym się też o moje wszystkie produkty do ust, bo mam ich dosyć sporo, zwłaszcza te pielęgnacyjne, te balsamy pielęgnacyjne, kremy pielęgnacyjne do ust, bo mam ich sporo i je uwielbiam. Reszta? Boże, no zresztą wszystko jest do odkupienia, no ale najbardziej byłoby mi brak, akurat gdybym może wróciła z wakacji w nocy i patrzę, że mam splądrowaną kosmetyczkę, to byłoby mi brak balsamów do ust. Tak, tylko i wyłącznie balsamów do ust, także nic wielkiego, jestem jak widać bardzo tania i bardzo łatwo mogę zastąpić wszystkie rzeczy, także super. Dalej, pytanie numer 8. Twoja koleżanka pożycza od ciebie kosmetyki i oddaje je w okropnym stanie, co robisz? A. Udajesz, że nie zauważyła, że nic się nie stało. O nie, 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 to nie ja. Ja na 100% bym coś powiedziała. B. Prosisz, żeby odkupiła zniszczony produkt. I C. Po kryjomu robisz to samo z jej kosmetykami. C. No głupota robić po kryjomu cokolwiek. No chyba, że nie wiem, miałabym lat 13, no to wtedy może bym się pękała. Ale B. Prosisz, żeby odkupiła zniszczony produkt. Przypuszczam, że jeżeli byłoby to coś dla mnie cennego... Nie wiem, co z kosmetyków takiego może być, ale przypuszczam, że gdyby to coś było cennego, albo no nie wiem. Nie, ja bym po prostu jej powiedziała, dziewczyno, ja ci dałam coś w dobrym stanie, oddaj mi w takim samym stanie. Jeżeli dałabym jej, nie wiem, gdybym miała jakieś cienie do powiek, dajmy na to drogie, albo no nie wiem, pomadkę jakąś w miarę drogą, dajmy na to, dałabym jej mojego maka jakiegoś. Gdyby sobie pomalowała usta i przy okazji pogryza, to bym jej po prostu powiedziała, odkup mi nową pomadkę. Ja za to zapłaciłam, ja o to dbam, no i oczekuję tego samego od innych, tak czy nie? I to była moja dobra wola, że jej pożyczyłam tą pomadkę, dajmy na to, to w ogóle jakaś bzdura i nie wiem co. Ale jeżeli ja jej dałam to w dobrym stanie, to nie chodzi tylko o kosmetyki, chodzi o wszystko. Jeżeli coś pożyczam, to oczekuję, że wróci do mnie w takim samym stanie, w jakim to ode mnie wyszło. Tak samo ja bym się starała, żeby poszło to ode mnie z powrotem do tej osoby w dobrym stanie. Jeżeli ja bym coś uszkodziła, to na 100, na 100, na 100% albo na 2500% odkupiłabym nową po prostu. Tak po prostu. I to były wszystkie pytania. Boże, jak szybko mi zleciało. Nawet nie wiem ile minut. 10, równe 10 minut strzeliło. I to były wszystkie moje pytania. Jest to mój pierwszy tak na moim kanale. Nie wiem jak mi poszło. Same ocencie. Kto ma ochotę zrobić ten tak, niech go zrobi. Ja nie będę nikogo tagowała, ale jeszcze raz Aguś, bardzo, bardzo ci dziękuję za to, że otagowałaś mnie. Mam nadzieję, że tak obejrzałaś.
I mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego o mnie. To by było wszystko. Dzięki za oglądanie. Buziaki. Pa, pa.